Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo gorąco witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, rozpoczynamy transmisję mszy świętej sprawowanej w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Msza święta sprawowana jest w intencji wszystkich ofiar tragedii smoleńskiej. Uroczystej mszy świętej przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Michał Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. W dzisiejszej mszy świętej także uczestniczy prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, pan prezydent Andrzej Duda. Chrystus Wodę, Chrystus Królę, Chrystus, Chrystus, Radzą nam. Chrystus Wodę, Chrystus Królę, Chrystus, Chrystus, Radzą nam. Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie, daj Mu cześć winną całe ludzkie plemię. Bo litość Jego nad nami stwierdzona, a prawda Pańska wiecznie uiszczona. Chrystus Wodę, Chrystus Królę, Chrystus, Chrystus, Radzą nam. Chwała bądź Bogu w Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak od początku była, tak i minie, i na wiek wieków niechaj zawsze słynie. Chrystus Wodę, Chrystus Królę, Chrystus, Chrystus, Radzą nam. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami i z duchem twoim. Usiądźmy, jeśli ktoś może. Katastrofa lotnicza w Smoleńsku, do której doszło 10 kwietnia 2010 roku, pociągnęła za sobą śmierć 96 osób, których imiona w tej naszej listopadowej modlitwie za zmarłych przed mszą świętą zostały Bogu przedstawione. Zginęli wybitni Polacy. Prezydent Lech Kaczyński z małżonką. Ostatni prezydent na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Wicemarszałkowie Sejmu i Senatu. Grupa parlamentarzystów. Dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Ministerstw, instytucji państwowych, Federacji Rodzin Katyńskich, organizacji kombatanckich i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiące polską delegację na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy zbrodni katyńskiej, a także cała załoga samolotu. Kiedy przeżywaliśmy odejście z tego świata tak wielu bliskich nam osób, patrząc w świetle wiary na to, co się stało, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nie straciliśmy ich na zawsze. Oni tylko przeszli z jednego życia
do drugiego życia. Powierzamy ich wszystkich Bożemu miłosierdziu i mamy nadzieję w sercu, że Bóg przyjmie ofiarę ich życia i my także z nimi się kiedyś spotkamy. Dziś także modlimy się w intencji naszej Ojczyzny, której służyli nasi bracia i siostry. Prosimy naszego najlepszego Ojca, który jest w niebie, aby Ojczyzna nasza stawała się ziemią miłości, braterskiej wspólnoty, szacunku dla swoich dzieci, ziemią nadziei, otwartą na życie, domem dla rodzin, Królestwem Pana Jezusa. Dziś również pragniemy powierzać świętej pamięci księdza prałata Edwarda Żmijewskiego, którego Bóg dziś przyjął do siebie, brał udział w naszych mszach smoleńskich, a w ostatnich miesiącach swojej choroby łączył się z nami duchowo za pośrednictwem mediów katolickich. Moi drodzy, bardzo serdecznie w naszej wspólnocie pragnę powitać pana Andrzeja Dudę, prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Witam serdecznie i zawsze z pełnym szacunkiem rodziny i bliskich ofiar katastrofy smoleńskiej, którzy zawsze są razem z nami w trakcie tej Eucharystii. Witam bardzo serdecznie. Witam poczty sztandarowe Komitetu Katyńskiego, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Warszawa Wschód, Międzynarodowego Motocyklowego Rajdu Katyńskiego, Armii Krajowej Obwód Rajski Ptak z Wołomina, Archikonfraterni Literackiej Parafii Błogosławionego Władysława z Gielniowa. Witam naszych przyjaciół ze Śląska, górników z kopalni Mysłowice Wesołe. Witam wszystkich uczestników naszej Eucharystii, którzy łączą się z nami duchowo za pośrednictwem mediów telewizji Trwam, Radia Maryja i telewizji Republika. Bardzo serdecznie witamy wszystkich. Witam wszystkich kapłanów, którzy dzisiaj przybyli, aby wspólnie się modlić za wszystkie ofiary katastrofy smoleńskiej. W sposób szczególny pozwólcie, że przywitam Jego Ekscelencję, księdza biskupa Michała Janochę, który przewodniczy naszej modlitwie. Witam bardzo gorąco i serdecznie, jak zawsze, was, moi kochani, zgromadzonych tutaj w archikatedrze i tych, którzy się nie zmieścili i są na zewnątrz. Bardzo, bardzo serdecznie witam. Wielkie brawa dla was. Księże biskupie, proszę o przewodniczenie naszej modlitwie. Aby ta święta ofiara była miła Bogu i dla nas pożyteczna, przeprośmy Go najpierw za nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyły myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych
i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty dałeś narodowi polskiemu w Najświętszej Marii Pannie przedziwną pomoc i obronę. Spraw łaskawie, aby dzięki wstawiennictwu naszej Matki i Królowej religia nieustannie cieszyła się wolnością, a Ojczyzna rozwijała się w pokoju. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Liczb. W owych dniach podczas drogi lud stracił cierpliwość i zaczęli mówić przeciw Bogu i Mojżeszowi: czemu wyprowadziliście nas z Egiptu, byśmy tu na pustyni pomarli? Nie ma chleba ani wody, a uprzykrzył się nam już ten pokarm mizerny. Zesłał więc Pan na lud węże o jadzie palącym, które kąsały ludzi, tak że wielka liczba Izraelitów zmarła. Przybyli zatem ludzie do Mojżesza, mówiąc: zgrzeszyliśmy, szemrząc przeciw Panu i przeciwko Tobie. Wstaw się za nami do Pana, aby oddalił od nas węże. I wstawił się Mojżesz za ludem. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: sporządź węża i umieść go na wysokim palu. Wtedy każdy ukąszony, jeśli tylko spojrzy na niego, zostanie przy życiu. Sporządził więc Mojżesz węża z brązu i umieścił go na wysokim palu. I rzeczywiście, jeśli kogoś wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża z brązu, zostawał przy życiu. Oto Słowo Boże. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Słuchaj, mój ludu, nauki mojej. Nakłońcie wasze uszy na słowa ust moich. Do przypowieści otworzę me usta, wyjawię tajemnice zamierzchłego czasu. Wielkich dzieł Boga nie zapominaj.
zabijał, wtedy go szukali. Nawróceni garnęli się do Boga. Przypominali sobie, że Bóg jest ich opoką, że Bóg Najwyższy jest ich Zbawicielem. Wielkich dzieł Boga nie zachowałem, lecz oszukiwali Go swymi ustami i kłamali Mu w swoim językiem. Ich serce nie było Mu wierne, w przymierzu z Nim nie byli stali. Wielkich dzieł Boga nie zapominaj. On jednak, będąc miłosierny, odpuszczał im winę i ich nie zatracał. Gniew swój często powściągał i powstrzymywał swoje wzburzenie. Wielkich dzieł Boga nie zapominaj. Alleluja, alleluja. Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez krzyż Twój święty świat odkupiłeś. Alleluja, alleluja. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Oto słowo Pańskie. Szanowny Panie Prezydencie, drodzy bracia i siostry, bracia kapłani. W mitologii greckiej bogini Mnemozyne, czyli pamięć, jest matką dziewięciu mus, w tym muzy Clio. Historii. Pamięć jest matką historii. Te intuicje odziedziczyła cała kultura naszej Europy.
Ta intuicja jest zbieżna z doświadczeniem wiary narodu wybranego. W Biblii to Bóg jedyny, Stwórca nieba i ziemi, jest Panem historii, a zarazem objawia się w historii, która staje się historią świętą. Jest to historia, która zbiega się z historią jednego narodu, narodu wybranego. Cały Stary Testament to Boża tkanina, utkana od ludzkiej strony przez mnemozynę, pamięć ludu wybranego, wspominająca powołanie Abrahama, dzieje Izaaka, Jakuba, wyjście z Egiptu, towarzyszące mu wydarzenia, w których objawiała się moc Boga. Te wydarzenia przywoływał lud wybrany w chwilach doświadczeń i prób. Pamiętamy refren dzisiejszego psalmu. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. A w Nowym Testamencie historia Izraela zostaje odczytana jako zapowiedź, jako prorocza figura Jezusa Chrystusa. W Jezusie Chrystusie historia, chronos, staje się pełnią czasu, objawieniem wieczności, kairos. Chrystus jest alfą i omegą, początkiem i końcem. Jego narodziny są punktem centralnym w historii całego wszechświata i kosmosu. W stosunku do tego wydarzenia wszystko inne jest przed albo po. I żadnego innego takiego wydarzenia już nie będzie. Dobra nowina Chrystusa jest nowiną uniwersalną, obejmującą wszystkie ludy i narody. Izrael jest figurą Kościoła, który wszystkie ludy i narody ogarnia. Narody, które przyjmując chrzest, wchodzą na drogę pełni czasów i uczą się odczytywać swoją własną, ludzką historię w świetle tej pełni. Nasz święty rodak Jan Paweł przypominał nam, że w Chrystusie dzieje człowieka, dzieje społeczeństw, dzieje narodów, dzieje świata stają się historią zbawienia. W roku pańskim 966 od wcielenia Chrystusa na tę drogę wchodzą plemiona naszych przodków, Wiślan i Polan. Krew z naszej krwi, kość z naszych kości. Za rok będziemy wspominać 1050. rocznicę tego wydarzenia. Wydarzenia, które jest punktem wyjścia i dla dziejów państwa, i dla dziejów Kościoła. Początek dziejów narodu zbiega się z początkiem chrześcijańskiej wiary. Od tej pory kronikarze, dokumentatorzy chronosu będą starali się odczytać ten chronos w świetle Bożego Kairos. Gal Anonim, Wincenty Kadłubek, Długosz i ich następcy będą uczyli naród nie tylko historycznej pamięci, ale także wdzięczności dla Boga, który tą historią kieruje. Mottem wszystkich tych kronik mógłby być refren dzisiejszego psalmu. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. W czasach nowożytnych historia
uniezależniła się od myślenia teologicznego, stając się domeną naukową, domeną humanistyki, ale dla człowieka wierzącego, dla społeczeństwa, narodu, Kościoła, nieustannym wezwaniem będzie odczytywanie tej ziemskiej historii i ich wydarzeń, wzniosłych i tragicznych, jako znaków czasu. Chrystus uczy nas zupełnie nowego odczytywania historii. Dzisiejsze czytania zostały wzięte z liturgii Podwyższenia Krzyża Świętego. Chrystus odwołuje się do epizodu z historii Izraela, kiedy zbuntowani Żydzi zaczęli umierać od ukąszeń węży. I wtedy Bóg każe Mojżeszowi uczynić znak śmierci miedzianego węża znakiem ocalenia. Kto spojrzy na niego, na węża przybitego do drzewa i podwyższonego na ziemię, zostaje ocalony, zostaje przy życiu. To, co było znakiem hańby, śmierci, poniżenia, czego wszyscy się lękali, staje się teraz narzędziem ocalenia. Chrystus odwołuje się do tej historii w rozmowie z Nikodemem. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego. W ziemskiej perspektywie krzyż Chrystusa był triumfem zła. Był hańbą. Był tragedią, śmiercią. Tymczasem w niepojętych Bożych planach ten znak, którego wszyscy się bali, jak bali się ukąszeń węża na pustyni, staje się znakiem chwały. Żaden człowiek nie byłby w stanie wymyśleć takiego scenariusza. Nasze współczesne czasy znowu stają się świadkiem wymazywania pamięci, przekształcania jej przez inżynierów historycznej manipulacji. Znamy to z ostatnich stuleci. W okresie, kiedy Polska utraciła państwo, w okresie zaborów, Kościół przejął na siebie poniekąd funkcję, do której nie jest powołany, funkcję zastępczą, funkcję tego, który przechowuje pamięć narodu. Nie inaczej było w czasach komunizmu. Ta świątynia, a szczególnie jej południowa ściana, jest milczącym świadkiem tej historii, która wygnana z oficjalnych podręczników PRL-u, która wymazywana z historii społecznej, tutaj w Kościele upominała się o swoje istnienie. To tutaj, w tej katedrze, kardynał Wyszyński wypowiedział pamiętne słowa, które możemy przeczytać za każdym razem, ilekroć tutaj wchodzimy. Naród bez przeszłości jest narodem bez przyszłości. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. W perspektywie Krzyża Chrystusa to nie tylko wielkie zwycięstwa, to także i dramaty. To nie tylko 11 listopada, który jutro będziemy świętować, ale i 1 września. To nie tylko 15 sierpnia, wielki cud, ale i 17 września. Żyjemy w czasach, w których znowu powracają próby manipulowania pamięcią społeczną. Symbolem walki o historyczną prawdę i pamięć Europy był spór o preambułę Konstytucji Unii Europejskiej. Przegraliśmy tę walkę. W preambule nie ma już mowy nie tylko o Bogu, ale nawet o chrześcijańskich korzeniach.
wspomina się tylko jedną z gałęzi tego drzewa, tę oświeceniową. Jakieś tragiczne przekłamanie perspektywy. A przecież jacyś Francuzi wymowni zrobili wynalazek, że ludzie są równi. Choć o tym dawno w pańskim pisało zakonie i każdy ksiądz tożsamo gada na ambonie. Nauka dawną była, szło o jej spełnienie. Lecz wtenczas panowało takie zaślepienie, że nie wierzono rzeczom najdawniejszym w świecie, póki ich nie czytano w francuskiej gazecie. To Mickiewicz, pan Tadeusz. Czytajmy poetów. Oni przywracają pamięć Polsce. Oni przywracają pamięć naszej starej Europie, którą Franciszek porównuje do sklerotycznej staruszki. Dzisiejsza Polska jest terenem zmagania o historyczną pamięć. Jednym z jej symboli stał się Katyń. A z pamięcią o Katyniu nierozerwalnie związała się tragiczna data 10 kwietnia 2010 roku, którą co roku, którą co miesiąc, tak jak dziś, tutaj wspominamy. Zginęli ci, którzy udali się, aby uczcić pamięć Katynia, reprezentanci najlepszych synów i córek naszego narodu, z panem prezydentem świętej pamięci Lechem Kaczyńskim, jego małżonką. Zginęli cywilni i wojskowi, świeccy i duchowni, reprezentanci różnych wyznań i ludzie niewierzący, przedstawiciele różnych politycznych partii, strażnicy narodowej pamięci. A potem w imię tej pamięci setki, tysiące rąk układały krzyż ze zniczów przed prezydenckim pałacem. I w imię walki z tą pamięcią inne ręce ułożyły w tym miejscu prześmiewczy krzyż z puszek po wypitym piwie. Przez długi czas, przechodząc wieczorem po krakowskim przedmieściu, słyszało się po jednej stronie słowa modlitwy, po drugiej słowa ironii, okrzyki pogardy, starannie rejestrowane przez media, również publiczne. Czy to jest tak, że z jednej strony Warszawa, a z drugiej Warszawka? Nie wiem, ale wiem, że Chrystus umarł na krzyżu za jednych i za drugich. I za tych, którzy przynosili znicze i zapalali je, i za tych, którzy je gasili i wyrzucali do kontenerów na śmieci. I Chrystus, umierając na krzyżu, modlił się: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Jego ukrzyżowana miłość ogarnia wszystkich i po tej, i po tamtej stronie ulicy. Sięga dalej niż nasza ludzka, ułomna miłość. Dziś nadchodzi czas, aby na nowo pomyśleć o budowie szczególnego miejsca upamiętnienia, pomnika, który wspominałby tragiczną smoleńską katastrofę. Pomnika na miarę tamtego wydarzenia na krakowskim przedmieściu. Nie potrzebują pomnika ci, co zginęli. My, żywi, go potrzebujemy. I ci, co po nas przyjdą.
potrzebujemy takiego pomnika, bo jak pisał Norwid, pod dłutem zwieczniają się chwile. I jak pisał w innym miejscu, przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej. Oni żyją w nas, a my idziemy tam, dokąd oni szli. Bo mnemozynę jest matką Clio, bo pamięć jest matką historii, bo historia bez pamięci jest historią bez matki, jest historią sierocą, jest historią bezdomną. Bo społeczeństwo bez pamięci staje się społeczeństwem sklerotycznym i umiera. A panem historii jest Bóg. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Razem z Matką Bożą módlmy się za świat, Kościół, Polskę, za żywych i umarłych. Módlmy się za biskupów i kapłanów, aby pełniąc swoją posługę w Kościele, byli wiernymi świadkami Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się o spokój duszy prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pana profesora Lecha Kaczyńskiego, jego małżonki, pani Marii Kaczyńskiej, wspaniałej pierwszej damy. Módlmy się również za ostatniego prezydenta na uchodźstwie, pana Ryszarda Kaczorowskiego oraz wszystkich uczestników tego dramatycznego lotu, tej największej współczesnej tragedii narodu polskiego. A Ciebie, dobry Boże, błagamy, szczególnie w dniu dzisiejszym, aby ofiara ich życia nigdy nie została zapomniana, a przyczyny tej tragedii jak najszybciej wyjaśnione. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich pogrążonych w cierpieniu, samotności, po stracie bliskich w katastrofie pod Smoleńskiem. Aby ufnie powierzyli się Ojcu z nieba, który zawsze wysłuchuje wołania swoich dzieci. Ciebie prosimy. Módlmy się za obecnego wśród nas pana prezydenta Rzeczypospolitej, nowy rząd, posłów i senatorów, aby Chrystus Król napełnił ich Duchem Świętym i pozwolił budować naszą Ojczyznę na fundamentach sprawiedliwości, prawdy i poszanowania prawa Bożego. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, cierpiących, opuszczonych, bezrobotnych, aby odkrywali swój szczególny udział w męce Chrystusa i z niej czerpali siłę w codziennych trudnościach oraz by nie brakowało ludzi gotowych do niesienia im pomocy. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę życia wiecznego dla twórców niepodległego bytu naszej Ojczyzny w roku 1918.
który został wywalczony czynem zbrojnym i wysiłkiem dyplomacji na arenie międzynarodowej, za marszałka Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Paderewskiego i wszystkich, którzy oddali swoje życie w walce o niepodległość. Polecamy także zmarłych kapłanów, księdza prałata Edwarda Żmijewskiego i ojca Jana Marię Sochackiego. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, aby każdy z nas starał się swoim życiem jak najlepiej świadczyć o Chrystusie, także poprzez uczciwą pracę, wierną służbę i gorliwą modlitwę. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie, wszystkie nasze modlitwy, wypowiedziane i niewypowiedziane. Daj zmarłym radość wiecznego życia, a nam żyjącym wiarę, nadzieję i miłość. Prosimy Cię o to przez przyczynę Twojej i naszej Matki, przez Chrystusa, Pana naszego. Będą bezpieczni, którzy Cię miłują. Dla braci i bliźnich naszych prosimy o dobra Twoje. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech nas przyjmie.
Wszechmogący Boże, wejrzyj litościwie na modlitwy i ofiary swojego ludu i przez stawiennictwo Najświętszej Marii Panny Królowej Polski spraw, abyśmy sami stali się wieczystym darem dla Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Górę serca. Składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie. I abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością naród, który ją wybrał na swoją królową. Broni go w niebezpieczeństwach, udziela mu pociechy w utrapieniach i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia. Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie
i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Kazimierzem, obecnym wśród nas biskupem Michałem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Janem Pawłem, z błogosławionym księdzem Jerzym i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się we mnie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zbaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia
naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo to jest Królestwo, i potęga, i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Przejście w nawie głównej i w nawach bocznych, gdzie kapłani dotrą z Komunią Świętą.
bądźże pozdrowiona, Chosty Maryja, której Jezus Chrystus bóstwo okryje. Amen.
Módlmy się. Boże nasz Ojcze, oddając cześć Najświętszej Marii Pannie Królowej Polski, przyjęliśmy sakrament odkupienia. Spraw, abyśmy zostali napełnieni Twoją łaską i coraz głębiej uczestniczyli w tajemnicy zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Kończy się nasza Eucharystia. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim za ten dar modlitwy 10 listopada 2015 roku. Dziękuję wszystkim tutaj obecnym. W sposób szczególny swoje podziękowania chcę skierować na ręce księdza biskupa Michała za jego dar modlitwy i za jego słowo, które skierował do nas. Pełne pasterskiej troski i wielkiej nadziei. I tak jak zawsze na końcu każdej mszy świętej są ogłoszenia. Jest jedno ogłoszenie. Wszystkich zapraszam na mszę świętą w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej 10 grudnia 2015 roku na godzinę 19. Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Thank you.
Drodzy Państwo, zakończyła się msza święta sprawowana w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Mszy świętej ofiarowanej za ofiary tragedii smoleńskiej przewodniczył i homilię wygłosił Jego Ekscelencja ksiądz biskup Michał, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. Słuchaczom Radia Maryja, widzom telewizji Trwam dziękuję za dar wspólnej modlitwy.